sprzedaż nie rośnie. Słuchaj, co chwilę ktoś się ze mną spotyka i z klientem mówi, panie Bernardzie, sprzedaż nie rośnie. Znasz ten temat? No wiesz, ja zawodowo się tym zajmuję, że sprzedaż nie rośnie, bo coś nie działa w organizacjach. Ale nie ma recepty na to, żeby w każdej firmie dać gotowca. Ale bo każda firma jest inna. Ale każda firma ma ten sam problem. Sprzedaż jej nie rośnie. No, może nie każda, ale tak co najmniej kilka ostatnio spotkałem. Jest coś wspólnego, co łączy te wszystkie firmy. Sprzedaż to jest pewna wymiana dóbr poprzez oficjalne środki płatnicze. Lub barterem. Wymiana dóbr, czyli lub tak. Usług. Czyli mam kubeczek z kawą, tak, dam go komuś, to będzie wymiana za pieniądz. Tak, okay, dobra, albo barter za jakąś inną fajną rzecz. Dobra. Natomiast to jest pewien proces. I teraz to, co łączy sprzedaż kubeczka, czy na przykład walca ziemnego, usługi logistycznej, czy na przykład szkolenia, to jest to, że trzeba zaplanować sobie, jak to zrobić. Czyli mówisz, że sprzedaż nie rośnie, bo nie planują? Bo proces sprzedaży jest bardzo prozaicznie prosty. A może jakiś przykład, tak wiesz, bo tak myślę na przykład, jakbyś taki rzucił jakiś przykład, nawet taki, wiesz, zanonimizowany, żeby jakiś tam klient się nie przyczepił, że tajemnicę ujawniasz, ale taki przykład z życia. Dobrze, to jest... ostatnio zostałem zaproszony do takiego projektu, w którym mój znajomy pracował z firmą zajmującą się sprzedażą telefoniczną. Czyli taki typowy telemarketing na bazie klientów już zgodnie z RODO, którzy zgodzili się na taki kontakt. I sprzedaż nie rosła. I okazało się, że ci ludzie w żaden sposób nie wykorzystywali informacji o swoim produkcie. I problem, jaki się pojawił, to taki, że oni nie znali tego produktu. Oni wiedzieli, jaką formułkę należy podjąć. Czyli mieli dobry produkt, mieli potencjalnie dobrych klientów, nawet mieli sprzedawców, no może i nawet dobrych sprzedawców, ale no działających niedobrze. No tak, no bo jeżeli sprzedajesz tylko i wyłącznie przez ofertę cenową, to klient nie do końca wierzy w autentyczność i wartość tego produktu, bo już jest tańszy. Natomiast... jak mówię, proszę pana, okazję dzisiaj za pół ceny, to podburzam tak naprawdę, podkopuję zaufanie do produktu? No, jeżeli sprzedajesz coś wartościowego, co ma swoją treść, to warto jest powiedzieć, jaka ta treść jest. I dlaczego ten klient tego potrzebuje? Czy są jakieś punkty styku? A oni zaczynali od ceny, tak? Tak jest. Natomiast mówić, że mamy dla pana ogromną wartość, to mówili, mamy dla pana coś taniego. Tak jest. I to jest, wydaje mi się, że często, gęsto, takie jedno z bardzo częstych przypadków, kiedy zaburza się proces sprzedaży. A czekaj, zaraz, bo ty burzysz tutaj tak naprawdę ugruntowany dogmat polskiego rynku, że Polska jest rynkiem cenowym. Tutaj wszystko ma być tanie, bo jak nie będzie tanie, się nie sprzeda. Bernardzie, no dlaczego po drogach jeżdżą Lexusy? No to tanie jedą, to z drugiej strony ręki. Tak, no tak, oczywiście można w ten sposób do tego podejść, ale tak nie jest. Tak nie jest. Jak klient Lexusa idzie do salonu, to on jest najbardziej wybrednym klientem. Mhm. On musi się dowiedzieć, czym ten produkt go wyróżni. Aha. Nie czym ten samochód jest dobry, tylko czym on go wyróżni jako osobę. Natomiast ktoś mi powiedział, że każdy chce mieć drogie produkty, ale kupić je tanio. No zdecydowanie, no ale jakby ktoś przyszedł i dał ci za darmo Lexusa, nie chciałbyś? No chyba bym wziął. No widzisz. Jakby sobie w serwis jeszcze w pakiecie mi dał, to tak, nie? No ale tak dobrze to nie ma. Ale wracając do sprzedaży, to wydaje mi się, że... I co się wydarzyło w tym naszym projekcie telemarketingowym? Okazało się, że jak opracowaliśmy sobie, przeszliśmy przez elementy procesu sprzedaży, który tam ma wstęp, jakieś przygotowanie i realizację. Polacy są świetni w realizacji, od razu realizują. To okazało się, że właśnie wiedza taka podstawowa o produkcie jest na bardzo niskim poziomie. I udało się stworzyć coś, co dostarczyło telemarketerom informacje, jakich benefitów używać w zależności od klienta, do którego dzwonią. Bo każdy klient jest inny, każdy ma inne potrzeby. I tutaj warto jest czasem zatrzymać się w firmie i powiedzieć, jak wygląda nasz proces sprzedaży. Czyli mówisz, że oni tam nie zaplanowali, tak? Czyli rzucili tym telemarketerkom informację, dziewczyny sprzedawać, rozpoznawać ogniem, one trzeba sprzedawać, najlepiej jak potrafiły, czyli no to ale co tu, no cena jest dobra, to sprzedajemy cenowo, a ty mówisz, że powinni zatrzymać się, przygotować strategię, tak? Ten produkt jakoś, produkt sprzedać tym sprzedawcom wewnętrznym, jak jakoś rozumiem, wytłumaczyć im ten produkt. Wytłumaczyć, co jest, co temu klientowi warto jest powiedzieć, żeby go zainteresować. Bo jeżeli klient nie jest zainteresowany i on tego nie potrzebuje, to on tego nie weźmie. I teraz, jaka jest miara sukcesu? No bo to jest sprzedaż, to sukces. Okazało się, że po 2 tygodniach wprowadzenia zmian, te osoby, które się zaangażowały w proces sprzedaży poprzez benefity, poprzez dostosowanie się do klienta, wykonywały o 50% mniej rozmów.
Zaraz. Wykonywały mniej rozmów, a potem były dłuższe te rozmowy, tak? Tak? Aha. Ale skuteczność była lepsza. Aha. Czyli nie sztuka jest się narobić, a sztuka jest zarobić, jak mówi mój brat. Aha. Także wydaje mi się, że w procesie sprzedaży warto jest od czasu do czasu obejrzeć każdy z elementów. I to jest rola lidera. A ty wiesz dobrze, jak lidera ciężko skłonić do tego, żeby on miał uważność do tego, żeby on patrzył na proces sprzedaży. Lider ma za dużo na głowie, lider dostał kolejne zadanie, by kolejny produkt trzeba sprzedać, spycha nas w telemarketerki, dziewczyny sprzedawać, tak? I tyle roli lidera w tym procesie. No tak? Właśnie, tylko że Bernard, no, na czym to wszystko polega? Bo z punktu widzenia wydawania polecenia służbowego, to jest tylko komunikat. Ale pod tym komunikatem dla telemarketera, czy dla pracownika na budowie, czy dla kierowcy, czy dla menadżera sprzedaży, jest tysiące procesów, tysiące w cudzysłowie, rzeczy, które trzeba zrobić, bo to są czynności. I nagle okazuje się, że ilość tych poleceń lidera jest zbyt duża. I w pewnym momencie cała struktura sprzedaży siada, upraszcza sobie sam proces i jeżeli nie wprowadzi się pewnej standaryzacji komunikacji, standaryzacji postępowania, przynajmniej na krótką metę, to proces nie działa. Jasne. Czyli popatrz, tutaj mamy parę wątków, bo taki jeden wątek to jest taki, że w tym przypadku, o którym ty mówisz, no, lider poszedł na łatwiznę, powiedzmy sobie wprost, tak? Zadania nowego nie odrobił lider, no bo zepchnął ze swojego biurka tą robotę. Ja nie wnikam dlaczego, być może ta osoba miała za dużo na głowie i tak dalej, ale zepchnęła ta osoba na ten dział sprzedawców bez przygotowania, bez procesu, bez schematu, prawda? I to nie działało, to tak naprawdę była strata pieniędzy. Drugim chorym ekstremum, jak wiemy, to jest to, że lider wchodzi w każdy szczegół. Tak, czekajcie, ja tutaj zadzwonię, ja z wami posiedzę i tak dalej. Nie tyle tworzy proces, który ma sam działać, tylko on jest tak naprawdę emanacją procesu. On mówi tak, to ja będę działał. No to jest drugi ekstremum. Się domyślam, że powiesz mi, że najważniejszy jest złoty środek, tak? Czyli... No tak, ale wiesz, ja bym cię też chętnie zapytał, jak spowodować, żeby lider nie ograniczał się tylko do zrzucania tego wszystkiego na głowę. Aha. Jaki ty masz pomysł na to, żeby lider nie zrzucał wszystkiego na głowę ludziom? Ale jak byśmy problem nazwali? Zacznijmy od problemu. Jaki mamy problem z liderem? Jakbyś inaczej sformułował, przychodzi baba do lekarza, tak? Przychodzi Arek do Bernarda. Tak? Jaki jest problem? Problem jest taki, w jaki sposób zachęcić lidera do tego, żeby wydawał przemyślane polecenia? Czyli teza jest taka, że wydaje nieprzemyślane polecenia i co zrobić, żeby polecenia były przemyślane? Tak, szczególnie w procesach sprzedaży, bo tam dynamika procesów jest o wiele szybsza niż w księgowości. No to pytanie jest po pierwsze, czy lider wie, jak ma wydawać dobre polecenia. No bo może się okazać, że w twoim przypadku, tych telemarketerek, no, lider był przekonany, że zrobił najlepiej, co miał zrobić, prawda? Czyli trzeba było jak najszybciej sprzedawać, jak najszybciej wydał ogólne polecenie. Ty mówisz, to źle pan zrobił, czy źle pani zrobiła. Trzeba było usiąść chwilę, zastanowić się, jaki jest proces, przygotować. No i teraz tak, pierwsze pytanie jest, czy lider wiedział jak. Czyli wiedzieć. Tak, bo może nie wie, może nie ma kompetencji po prostu. Czyli może kluczem jest po pierwsze edukacja lidera. Teraz tak, lider jest zajęty, nie ma czasu się edukować, tak? I nie ma czasu naginać się do różnych sytuacji, więc być może kluczem jest też zastanowienie się, jak sprzedać benefity liderowi. A najprostszym benefitem, no to dla lidera, który jest właścicielem, po prostu jest pieniądz. Tak? Jak powiesz mu, drogi liderze, jeżeli ty teraz wydasz polecenie, żeby one dzwoniły, przez 2 tygodnie będą dzwonić, nie będzie żadnych wyników sprzedażowych, to masz ogromne koszty, to call center kosztuje masę pieniędzy, przychodów w ogóle prawie nie będziesz miał. Jeżeli zamiast od razu dzwonić, poczekasz tydzień. Przez ten tydzień one nie będą prawdzie dzwonić, ale ty przygotujesz proces i tak dalej, ale ja ci ręczę, że kolejne 2 tygodnie to będą takie przychody, jakich by ci się nie śniło we wcześniejszym schemacie i połóż sobie na jednej kupce kwotę przychodów w scenariuszu A, w scenariuszu B, co się bardziej opłaca? No B. A co to oznacza? Oznacza, drogi liderze, że masz rozpisać proces sprzedażowy. No może tak, tak. Czyli to, co ty mówisz o pracy z liderem, to jest zaangażowanie lidera w początkową fazę procesu sprzedaży, gdzie analizujemy rynek, produkt, otoczenie biznesowe, przygotowujemy sobie cele, a dopiero później wchodzimy w fazę przygotowania narzędzi, przygotowania ludzi i dopiero do realizacji. Wiesz co? A u nas jest tak, że on na początku już wydaje polecenie, przechodząc... Ale tu wracamy do początku naszej rozmowy, gdzie mówisz, że my Polacy jesteśmy dobrzy w tym, w działaniu, tak? Że a tam nie tracić czasu na planowanie, chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to powiedzmy o swoich planach, działajmy, a się zobaczy, tak?
Oczywiście, to ma swoje uzasadnienie, zmienność naszej sytuacji, uwarunkowań i tak dalej, więc mamy taki styl, no, ale gdzieś w tym naszym DNA biznesowym, tak, mamy to, że od razu działamy, no, ale i my jako doradcy, i nasi klienci, liderzy, ale i też sprzedawcy, telemarketerzy, no wszyscy to mamy, więc gdzieś tutaj potrzebujemy zburzyć ten schemat, tak, zmienić ten paradygmat, to jest fundamentalna zmiana, bo jeżeli prezes powie, czekajcie, drogie panie, jeszcze nie dzwońcie, bo przygotujemy schemat, panie prezesie, co pan robi? Poprzedni prezes w ogóle z nami nie rozmawiał, dzwoniłyśmy, co pan w ogóle kombinuje i tak dalej. Więc tu będzie prawdopodobnie opór materii. Aha. Z drugiej strony, panie prezesie, może pan proces zrobił. Jaki proces, panie Arku? Nie ma czasu, nie ma pieniędzy, trzeba sprzedawać. W związku z tym, tak naprawdę, jeżeli chcemy dokonać zmiany, no to jest to głęboka zmiana systemowa. Tak jest. Halo, to jest ogromna rzecz. I tutaj ja jestem. Ja, tutaj ja wchodzę. I tutaj ja wchodzę i mówię, nie róbmy rewolucji, ale ewolucyjnie można pewne procesy pozmieniać. Co przynosi efekty? Jeden z moich klientów pracował nad zwiększeniem sprzedaży. Zainwestował w przygotowanie sił sprzedaży, przygotowanie biznesplanu, był konsekwentny w tym całym procesie, rozliczał swoich pracowników, organizował spotkania, na których weryfikowali poziom realizacji sprzedaży, ale też na jakim etapie procesu sprzedaży są z niektórymi klientami, bo niekiedy sprzedaż trwa miesiącami jednego produktu. I sukces jest taki, że po roku od wdrożenia takiego modelu osiągnął swój największy sukces sprzedażowy na polskim rynku. I to jest miara sukcesu. Nie taki, że on ma poczucie satysfakcji, tylko taki, że on, że jego mocodawcy w firmie międzynarodowej powiedzieli, to był kawał dobrej roboty. No i czekaj, i teraz patrz. Ta sama firma, ten sam rynek, ten sam człowiek, przed twoją interwencją fatalne wyniki, po twojej interwencji bardzo dobre wyniki. Tak? No też nie chciałbym powiedzieć, że to... No, ja rozumiem, że jesteś skromny facet, to nie tego, wiele czynników było i tak dalej, nie? No ale tak, bo do czego zmierzam? Że często myślenie właścicieli firm jest takie, skoro mam kiepskiego szefa sprzedaży, no to go zmienię na dobrego kiepskiego szefa sprzedaży. A twoje podejście jest inne. Jakby z tego, co ja ciebie obserwuję, ty nie chodzisz do firmy, nie wiesz właścicielowi, panowie, zwolnijcie tego szefa sprzedaży, tak, trzeba innego, ja wam znajdę dobrego, który będzie sprzedawał. Nie, ty masz inne podejście. Masz takie podejście, mówisz, słuchajcie, no... Skoro ten człowiek nie sprzedaje, to coś, jak są jakieś ograniczenia, czy w jego głowie, czy w systemie, otwórzmy te ograniczenia, żeby on działał. Czyli inaczej mówiąc, mówisz, nie chodzi o to, żeby zmienić szefa sprzedaży, tylko żeby zmienić sposób działania, tak? Czy sposób myślenia szefa sprzedaży. Co zrobiłeś w przypadku tego gościa, który osiągnął te światowe sukcesy, który wcześniej no, miał problemy, czy wyzwania? Wiesz, to była taka praca bardzo, która jest bliska temu, co ty robisz z jednej strony, ale z drugiej strony ja byłem bardzo pragmatyczny w pilnowaniu procesu sprzedaży. Czyli po prostu dzień w dzień pilnowałeś procesu sprzedaży. Doszło do tego, że monitorowanie wielkości wpływów do firmy było dzienne. I ale wszyscy, ty co robiłeś? Nie. I wszyscy, uruchomiłem taki proces i wszyscy w organizacji sprzedażowej dostawali taką informację codziennie, co działa w ten sposób. Albo jest sukces, kawał dobrej roboty i poklepanie się po ramieniu, albo o kurczę, do planu nam brakuje tyle i tyle. I albo jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ten plan i zakasamy rękawy i to robimy, albo po prostu trzeba zmienić nasze podejście. Może trzeba pojechać do dodatkowego klienta. Może trzeba wrócić do klienta, który nam powiedział, że może nie w tym miesiącu sprzeda. Może należy zarządzić procesem sprzedaży tak, żeby go albo przyspieszyć, albo trochę opóźnić, bo na przykład mamy pilniejszą transakcję, której się nie spodziewaliśmy. Czyli tak zbierając wątki, bo tak rozpocząłeś od tego wątku, że jakby w procesie sprzedaży ważne jest, żeby najpierw zaplanować, nim działać, tak? Że potrzebujemy, żeby sprzedaż nam rosła. Różne sytuacje są różne, ale ogólna zasada jest taka, to zaplanujmy, tak? Dla odmiany planowanie, tak? Zaplanujmy, tak? Zaplanujmy, a wtedy to działanie będzie prawdopodobnie skuteczniejsze. Drugą tezę, którą postawiłeś, to mówiłeś, no lider, tak? Ta rola lidera, niech on znajduje, to już ja powiedziałem, ten złoty środek, ale tak wyczułem z tego, co mówiłeś, że niech ten lider nie tylko zrzuca ze swojego biurka, ale niech się przynajmniej zaangażuje na tym koniecznym minimum w proces sprzedaży, żeby dokarmić ten proces, żeby go zwodować w sposób bezpieczny. I trzeci wątek, który podjąłeś, ten wątek właśnie, nie wiem, czy transparentności, czy regularnego feedbacku z rynku. Mówiłeś, że w tym ekstremalnym przypadku codziennie siły sprzedażowe dostawały informacje na temat tego, jakie mamy przychody. Tak jest, bo te tezy, które bardzo umiejętnie skleiłeś, mówią o jednej rzeczy. Liderze, masz prawo się zatrzymać. Liderze, oceń swoją sytuację. Nie działaj pochopnie. Jak nie wiesz, co zrobić, to zobacz, prześlij swój proces sprzedaży. Zastanów się, jaka jest twoja rola w tym procesie. Czy ty swoją rolę
nie ograniczasz tylko do administrowania czy zarządzania wydawaniem poleceń. Ja taką wycieczkę personalną teraz robię, Jarku, bo kiedyś czytałem taką książkę Extreme Ownership o amerykańskich komandosach, którzy są doradcami strategicznymi w biznesie. Wchodzą do firm i je ustawiają. Wydawałoby się, że światy zupełnie nieporównywalne. Tak, że oni gdzieś tam, jakieś tam w Afganistanie czy w Iraku walczyli, dowodzili ludźmi, a teraz doradzają strategicznie firmom. I teraz tak patrzę na ciebie, to trochę mi z takim komandosem miałeś, bo ty pracowałeś przez chyba kilkanaście lat, tak? 20 lat. Przez 20 lat w jednej z najlepszej zorganizowanych armii świata, czyli korporacji, tak? Myślę, że korporacja i armia mają dużo wspólnego, czyli byłeś takim komandosem, czy takim oficerem, w którymś momencie nawet oficerem gdzieś tam, raczej wyżej gdzieś niż niżej, jeśli chodzi o siły sprzedażowe w korporacji. Wyszedłeś, jesteś emerytowanym teraz komandosem i pracujesz z firmami, które nie są tymi olbrzymimi korporacjami, może też, ale jakby te przykłady, o których mówiłeś, to były średnie firmy, to były mniejsze firmy i się okazuje, że jesteś skuteczny, podobnie jak ci goście z Delta Force czy Navy Seals, którzy działają w biznesie. Gdzie to jest ta tajemnica sukcesu? Wiesz, to nie chodzi o tajemnicę sukcesu, bardziej chodzi o to, o podejście i o wykorzystanie potencjału w tych małych firmach. Ale skąd ty to wiesz? Skąd cię to się wzięło? Bo ja tutaj próbuję od ciebie wydobyć tego, no skąd ty masz to, co masz, tak? Czy ten talent, tą umiejętność? Przecież no, nikt cię w korporacji nie uczył, jak dokonywać restrukturyzacji sprzedaży w małych firmach. No tak, tylko że ja się nauczyłem w korporacji, jak zarządzać procesami. Okej. Okay. Nauczyłem się w korporacji, w jaki sposób podchodzić do tematu sprzedaży jako celu dla organizacji sprzedaży. Ale też korporacje nauczyły mnie pewnych rzeczy, które uważam, że warto jest trochę inaczej zarządzać, czyli na przykład sposobu komunikacji, być bardziej transparentnym, być bardziej transparentnym, uważać na to, czy ludzie rozumieją to, co się do nich mówi. I to próbuję wdrożyć w małych firmach. To, co dla mnie jest takim, bo pytasz mnie, jakie jest moje doświadczenie, skąd to się bierze. Znaczy, jak przekułeś swoje doświadczenie korporacyjne na sukces, bo to chyba już trzy lata już pracujesz, tak? Jako doradca, w związku z tym można powiedzieć, że rynek zweryfikował ciebie pozytywnie, tak? Czyli że przekułeś swoje doświadczenie korporacyjne na sukces w doradztwie. No i mi się wydaje, że coś w tym musi być ciekawego. Ja zawsze staram się zrozumieć klienta, bo ja pracuję też jako coach, jako mentor z osobami, więc z menadżerami, natomiast z dyrektorami. Natomiast to, co jest istotne, ja zawsze staram się zrozumieć, jakie są procesy wewnątrzorganizacyjne i czy ten problem polega na tym, że jest słaby produkt, słaba organizacja, słaba komunikacja w organizacji, bo nie sztuka jest wymienić organizację i mieć przez pół roku wakacje legis, bo ci nic nie będzie zarabiało z nową organizacją. Sztuka jest, aby ewolucyjnie uzdrowić organizację poprzez wdrożenie innego modelu komunikacyjnego, innego modelu brania odpowiedzialności za procesy, innego sposobu patrzenia na to, w jakim kierunku ta firma idzie i jakie są plany na przyszłość tej firmy. I to jest... Sorry, tylko ciekawe, co mówisz, bo ja znam niezliczone przypadki zatrudniania przez mniejsze firmy ludzi po korporacjach, co było mega porażkami. Wielu właścicieli mówi, słuchaj, no wziąłem człowieka po korporacji, bo miałem właśnie nadzieję, dokładnie na to, o czym ty mówisz, poprawi mi komunikację, procesy i tak dalej. On przyszedł do mnie do pracy, po pierwsze postawił takie wymagania, jeśli chodzi o stanowisko pracy, o bezpieczeństwo, o podział zadań, jak w ogromnej korporacji, ja mówię, nas było kilkunastu w organizacji i to było nieadekwatne. Po drugie zaczął nam podpowiadać takie rozwiązania, które w ogóle nie działały. I teraz ty wydaje się, że jakby zaprzeczyłeś temu schematowi, znaczy po pierwsze nie jesteś zatrudniony w tych firmach, to myślę, że to jest pierwsza tajemnica sukcesu, ale po drugie no ty byłeś w stanie zrealizować to marzenie tych moich klientów, którzy biorąc do pracy do siebie pracownika z korporacji, ponoszą porażkę, no bo on przenosi razem z tym patrzeniem procesowym, razem z tą troską o komunikację, no ileś tam nawyków działania, które są nieskuteczne w małej firmie. Ty z kolei, jak rozumiem, przenosisz transparentność, nowy styl komunikacyjny i przede wszystkim patrzenie procesowe na to, co się dzieje, biorąc poza nawias wszystkie inne sytuacje korporacyjne, które są nieadekwatne do małej firmy, tak? To, co jest istotne w tym, tak jak ja na to patrzę, to ja się muszę dostosować. To nie jest tak, że ja mam monopol na wiedzę i znajomość procesów i wszystkie, i te same procesy są przeszczepialne w każdej organizacji.
Każda organizacja jest inna. Nie można stosować tych samych modeli, należy je dostosować do tego, aby nie wyrzucić tego, tego pierwiastka życia małych firm. Bo to jaka jest różnica między małą firmą a korporacją? Korporacja ma wszystko opisane. Każdy proces, są zależności pomiędzy odpowiedzialnościami różnych funkcji są ogromne. Małe firmy, to czym zwyciężają z korporacjami, to elastycznością, sprawnością działania, szybkością podejmowania decyzji. I teraz, gdy ja wprowadził te wszystkie modele korporacyjne, to zatrzymałbym tą maszynę. I to się właśnie dzieje. Właśnie. Ci chłopcy czy dziewczyny z korporacji wchodzący do tych małych firm, procesując wszystko, prawda, no to sypią de facto piach w tryby tej organizacji. Jest. Natomiast ty, rozumiem, robisz takie chirurgiczne cięcie, tak? Ty mówisz, nie, to potrzebujemy uprocesowić, to i to, a tam to lepiej zostawmy, tam wasza elastyczność i pewien aspekt pospolitego ruszenia tu się może sprawdzić, ale to i to musicie koniecznie uprocesować. Dobrze czaję? Tak, bo ja generalnie uważam, że w procesach sprzedażowych należy wprowadzać standardy. Ktoś mógłby powiedzieć, no kurczę, standardy w dzisiejszych czasach. A standardy w sensie powtarzalność. Tak, można pewna powtarzalność, bo pewne czynności w procesie sprzedaży są powtarzalne. Środowisko może się zmienić, produkt się może zmienić, nasza sytuacja może się zmienić, ale pewne procesy są powtarzalne. Jeżeli nie wprowadzimy pewnej minimalnej ilości standardów, które są naszym takim szkieletem funkcjonowania, to w efekcie każda sytuacja nas zaskakuje i my szukamy nowego rozwiązania. A tak to zawsze mamy odwołanie do standardu, który de facto jest wzorcem. Standard jest wzorcem tylko i wyłącznie, a nie, że wszyscy muszą tak postępować. To jest punkt odniesienia. Tak ktoś wymyślił i tak powinno, tak jest najlepiej zrobić dany, przeprowadzić dany proces. Natomiast bez pewnej standardyzacji, ale tak jak powiedziałem, bardzo istotne, nie wszystko w małych firmach w ograniczonej ilości i kluczowe procesy wystandaryzować, to przynosi efekt. Dla mnie jeszcze tak z mojej perspektywy jest ważne to, aby w małych firmach, szczególnie w małych firmach, gdzie ta zmienność jest, środowiska zewnętrznego jest ogromna, żeby regularnie przeglądać te nasze procesy i standardy. To nie może być tak, że sobie coś wymyśliliśmy 10 lat temu i teraz jedziemy przez i myślimy, że przez najbliższe 20 lat tak się będzie działo. Nie. Rozumiem. Czyli twój przekaz jest taki, że w sprzedaży standardy, uprocesowienie pomaga, tak. zwiększa skuteczność. Dobrze, a teraz jakby przesuńmy trochę jednak wajchę na osobisty wątek. A jak ty to zrobiłeś? Jakbyś opowiedział, jaka była twoja droga? Jak to się stało, że od korporacji, osobiska w korporacji, doszedłeś tu, gdzie jesteś? Bo mi się wydaje, że to może być też inspirujące. I dla tych, którzy są jeszcze w korporacji, mówią, czy ja bym się odnalazł w takiej robocie jak Arek, ale też, którzy są na zewnątrz i mówią, może to nie jest takie głupie, żeby wziąć do pomocy ludzi po korporacji, bo może myśmy źle oceniali to, co oni potrafią. Twoja historia może być moim zdaniem inspirująca. Powiedz, jak to się stało? Co się stało przez ostatnie 3-4 lata? Bernardzie, też powiem, że też dla mnie ty byłeś mentorem, jeśli chodzi o pewne zachowania związane z konsultingiem. Ponieważ ja, wychodząc z korporacji, wydawało mi się, że jestem dobry w jakichś tam obszarach, a ty w pewnym sensie uświadomiłeś mi pewne rzeczy związane z, jakie są moje mocne strony w obszarze konsultingu, czyli w jaki sposób można mądrze doradzać. No dobra, czyli na początku ktoś tam, w twoim przypadku, ja ci pomogłem, komuś innemu, ktoś inny może pomóc, spojrzał z boku i mówi, słuchaj, wiesz co, ty wnosisz, o, piesek się tam pojawił, witaj piesku. Cześć, turbo. Ktoś tam spojrzał i mówi, słuchaj, wiesz co, no to i to jest wartością, twoją superpower, tak, twoją mocą, którą wnosisz na rynek, tak? No i to mamy za sobą, czyli taki, powiedzmy, etap takiej analizy, no i dobra, to się stało, i co dalej? A potem szukałem klienta. Miałem możliwość zastanawiania się nad tym, co ja mogę dalej robić. I to było tak, że miałem pomysł, żeby może wrócić. Mam już taki bagaż doświadczeń. Przeszedłem przez różne role w korporacji. Może po prostu wrócę do korporacji. Ale sobie pomyślałem, no dobrze, ale co dalej? I czy to jest to, co ja chcę robić? Czyli jak zaraz po wyjściu z korporacji miałeś takie na dwoje babka wróżyła, tak? Czy stać na własnych nogach, czy iść w korporacji? Rozważałeś te dwie ścieżki. No Bernard, mówiąc krótko, zasoby zawsze są ograniczone. Żyjemy na planecie, na której zasoby są ograniczone, więc moje zasoby w pewnym momencie też ulegały ograniczeniu, musiałem podjąć decyzję. Ale dla mnie najważniejsze było to, żeby się sprawdzić. Podjąć projekt doradczy, znaleźć klienta. Ja zajmowałem się znalezieniem klienta.
Przede wszystkim szukałem takich klientów, którzy mają swoje firmy. Mhm. Takich znajomych, którzy mają swoje firmy. Takich byłych kooperantów, którzy mają swoje firmy. Mhm. I udało mi się zaproponować taką współpracę. Współpraca wynikała z potrzeby klienta. Ja się podjąłem. Zadanie było dość skomplikowane, ale się podjąłem. I wykorzystałem swoją wiedzę, doświadczenie. Prowadziłem przez kilka miesięcy ten projekt. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to było wyzwanie. No to robiłeś po prostu tak, powiem ładnie, na pałę, tak? Tak. Złapałeś klienta, tak. Myśląc sobie, to kurczę, jakoś mu pomogę, i starałeś się pomóc i pomogłeś. Tak. I wiesz, bo miałem też taką alternatywę. Najpierw przygotuj sobie swoją historię, załóż sobie stronę, załóż stronę na Facebooku, załóż stronę internetową, tak. I komunikuj się z ludźmi, napisz sobie swoje CV, tak. Zacznij pisać książkę. Mówię, kurczę. Obce tobie. To jest, ja mówię, dla mnie ważne jest działanie, praca, takie wnoszenie bezpośrednio swojej sprawczości do tego, żeby może nie pomagać, bo ja za to biorę pieniądze, ale żeby druga strona też miała satysfakcję z tego, że nastąpiła zmiana. I potem już poszło. Zobaczcie, pierwszy klient, pomogłeś mu i potem już poszło, tak? A potem już te czerwone dywany, prasa, wywiady. Nie. Na razie to ja skupiam, dla mnie projekt jest o tyle ważny, bo tak jak ci powiedziałem, ja wchodzę w proces. I ja muszę wejść na chwilę do organizacji, żeby później z niej wyjść. Bo to jest istota pracy doradcy, który wchodzi do firmy. Musi trochę poobserwować te procesy, żeby wyłapać te niuanse, które powodują zatory komunikacyjne, zatory w procesach czy sprzedażowych, czy w procesach rozliczeń, czy w procesach komunikacyjnych ze swoją centralą, czy ze swoimi pracownikami. I dopiero wtedy mogę powiedzieć trochę, no dobrze, to wygląda sytuacja tak, kładę na stole nie rozwiązanie, że to musicie tak zrobić, tylko takie są alternatywy. Możecie to zrobić albo to zrobić, bo to usprawni wam ten proces. Sprawczość i decyzja jest po drugiej stronie, bo to ja nie jestem interim managerem, który podejmuje decyzję za lidera. Tak, to po określonym czasie wychodzi z organizacji i po swojej interwencji zmiana jest tak trwała, że się dalej toczy. Tak. Teraz tak. Mamy sporo oddziałów korporacji w Polsce, mamy sporo osób, które prędzej czy później będą w roli emeryta korporacyjnego, którzy wchodzą na wolny rynek. Mamy też dość ciekawy rozwój przedsiębiorczości w Polsce. I teraz, co twoim zdaniem, tak patrząc już z boku, bo teraz tak patrzysz, stoisz już jakby jedną nogą na rynku przedsiębiorców, drugą nogą w przeszłości korporacyjnej, jaka jest twoim zdaniem główna wartość, którą na ten rynek przedsiębiorczości wnoszą ludzie, którzy dzisiaj są w korporacji, a jutro będą na rynku przedsiębiorców? Co byś powiedział? Coś powiedział do tych ludzi, którzy są w korporacjach, i coś powiedział też do przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z ludzi, którzy byli w korporacjach? Przede wszystkim do ludzi, którzy są jeszcze w korporacjach. Macie ogromną wiedzę, bo tyle, ile dała wam korporacja, to na wolnym rynku musielibyście się uczyć dość długo. Tak, no bo z całym szacunkiem naszych klientów, przedsiębiorców, są często samoukami. Tak, Bardzo często oni nie mieli ani czasu, ani zasobów w ciągu życia, żeby w taki sposób się edukować, jak się edukowali specjaliści w korporacjach. To prawda, że w korporacjach macie, nawet może nie wiecie, jak ogromną inwestycję wiedzową w was włożono. To, czego nie macie, to zrozumienia, że w mniejszych firmach procesy się dzieją inaczej. Czasem szybciej, czasem wolniej, a czasem się w ogóle nie dzieją. I wasze rozwiązanie, które wy chcecie zastosować, by w korporacji działało, w takiej małej firmie nie ma miejsca. Czyli myślenie procesowe się wszędzie sprawdza, ale diabeł tkwi w szczegółach. Tak jest. Że tak naprawdę ten sam proces, na przykład sprzedażowy, w twojej korporacji prawdopodobnie był dużo bardziej szczegółowo inaczej opisany niż analogiczny proces sprzedażowy u tego klienta, który miał te call center, ale tam go opisujesz w sposób bardziej ogólny czy z innymi gdzieś tam odcieniami. Bernardzie, ja stosuję, ja tak jak powiedziałem, pracuję firmami, które sprzedają duże maszyny i szkolenia, i usługi, tak. I my właśnie coś przez telemarketing. I tam są, proces sprzedażowy zawsze jest, ale jego długość, jego elementy, które zawiera, są po prostu różne. Tylko cały widz polega na tym, żeby zrozumieć, że ten proces jest. I należy od czasu do czasu go odświeżyć. I teraz jak wychodzimy z korporacji, to nam się wydaje, że wszystko musi być dopasowane jak w idealnych puzzlach.
Ja wiem, że enough good jest wystarczające. I nie trzeba zrobić wszystkiego perfekcyjnie w małej firmie, żeby osiągnąć sukces sprzedażowy. Za co podziwiam przedsiębiorców? Za determinację, za pomysł, za wolę walki, za chęć wdrażania, za otwartość na pomysły. To jest ich ogromna siła i ogromna przewaga. No wiesz, jak wiesz, jak moi klienci, przedsiębiorcy słyszą korporacyjne określenie dzięki Bogu już piątek, tak, albo żyję dla weekendu, to on mi mówi, chłopie, gdybym ja tak myślał, to mnie po 5 minutach by na rynku już nie było, prawda? W związku z tym tutaj jest ogromny power, taki motywacyjny, prawda? No przecież no, wielu przedsiębiorców mówią, kurczę, się nie mogę poniedziałku doczekać, bo jadę do roboty, bo robię. Dzisiaj rano dzwoniłem do mojego klienta, mówię, cześć, słuchaj, jak tam poniedziałek? A on mówi, nareszcie poniedziałek, gdzie fajne rzeczy mogą się podziać, nie? Ten cholerny weekend był, tak? Natomiast jest tutaj tak, z jednej strony jest ten power taki motywacyjny i energetyczny u przedsiębiorców, którego no, często w korporacjach jednak brakuje, te czynności powtarzalne, proceduralne, często wypalenie i niestety powodują to, że ludzie często mają emocje czy życie poza korporacją, a tylko swoje ciało i ręce w korporacji. Natomiast, jak mówisz, mają wiedzę, tak? Mają w korporacji wiedzę, którą nabyli, zainwestowano w nich, mają rozumienie procesowe, tak? I tutaj rozumiem, to jest ten atut, tak? To jest tak. Ta moc, którą potem przekuwamy do pracy w przedsiębiorstwach. Tak, i trzeba zgodnie z zasadą mentoringu położyć to rozwiązanie w mniejszych firmach jako propozycję, a nie jako złoty środek do najlepsze rozwiązanie, do rozwiązania danego problemu. Bo to, pamiętaj, ja się nauczyłem tego i pamiętam o tym zawsze, że to nie ja podejmuję finalnie decyzje. To nie są moje pieniądze. Ja mogę towarzyszyć w drodze rozwiązywania problemu temu mojemu klientowi, prezesowi czy dyrektorowi, a nie mogę za niego rozwiązać jego spraw. Także to tak wygląda. Ciekawe. Co jeszcze byś chciał na koniec? Wiesz co, tak sobie myślę, że tak fajny mam też przykład, jak się zmieniła moja postawa. Mogę tak na koniec? Jasne. Parę lat temu jeszcze pracowałem w korporacji. Mamy takie męskie wyjazdy na ryby z moim bratem, szwagrem. I tam, a mój brat prowadzi swoją firmę. I jechaliśmy na te ryby i wszyscy wyłączali komputery, a mój brat zawsze siedział. Ja mówię, Tomek, dlaczego ty siedzisz w komputerze? Odpocznij, to jest ten czas dla ciebie. Odpocznij. Mówi, ale nie, bo tam faktury, klienci. I teraz byliśmy teraz właśnie na takim wyjeździe, przedłużonym weekendzie. I co ja zrobiłem w piątek? W piątek odpaliłem komputer, załatwiłem przez godzinę swoje tematy, które miałem pozałatwiać i potem zacząłem normalnie odpoczywać. Tak. Czyli mam też inną perspektywę planowania, bo to ja muszę sobie planować. To nie jest tak, że korporacja zaplanuje mi moje działanie, to ja muszę sobie planować. No tak, nie masz działu księgowości, działu windykacji, logistyki, tak i działu jakiegoś tam biurowego i proceduralnego, żeby oni to przejęli, jak ty sobie wypoczywasz. No właśnie. Tak jak twój brat. No dobrze, to ja taką puentę, czyli planuj swoje działanie, bo warto jest być na swoim. Warto być na swoim, ale i na swoim, i pracując na swoim dla innych. Planowanie to podstawa sukcesu, tak jest. Plus dobra komunikacja. O! Ludzie, jeżeli nie będą się komunikować, procesy będą bardzo wolne i zabiorą więcej czasu.